Piątek 15 marca piłkarze wągrowieckiej Nielby zagrali mecz sparingowy z Wełną Skoki. Gospodarze objęli prowadzenie w piątej minucie po trafieniu z rzutu wolnego Michała Golińskiego. Prowadzenie na 2-0 dla wągrowieckiej Nielby podwyższył Błażej Nowak. Zagraj na pustkę. W 17 minucie po podaniu od Michała Golińskiego gola zdobył Karol Gregorek. Biegamy, nie wykupi się, Adrian, biegamy. Nie za szybko, Kuba. Nie za szybko. Na początku drugiej połowy czwartego gola dla Nielby zdobył Goliński. Kilka minut później, po ładnym podaniu od Miłosza Graczyka, Michał Goliński skompletował hat-tricka. Ale wiesz co, jak tak mi od do czwartej, to mi się zjadł już. Myślałem, że będzie dobrze. Ale dobra. Kolejną bramkę dla Nielby strzelił Adrian Pietrowski. Siódmego gola dla podopiecznych Marka Kamińskiego zdobył Łukasz Jasiński. Wynik meczu po indywidualnej akcji ustalił Krzysztof Gryszczyński. Nielba Wągrowiec wygrała z Wełną Skoki 8-0.